Autorki projektu twierdzą, że ich celem jest nie tylko pokazywanie, jak można spędzać wolny czas, ale też w jaki sposób realizować postawione sobie cele. Żeby spełnić swój cel, czy tam marzenie, które sobie założyliśmy, trzeba do niego dążyć, prawda? A my chcemy pomóc właśnie w tym dążeniu, bo jeżeli ktoś nie ma chęci, no to wiadomo, ale my staramy się te chęci właśnie znaleźć i wydobyć. Nieważne w jakich dziedzinach, czy to w sporcie, czy w nauce, czy w czymkolwiek. Jak widać, młodzież ma sporo pomysłów na to, jak zagospodarować wolny czas. Propozycje mają też dojrzali mieszkańcy Lubina. Do lekcji zagonić. Przede wszystkim podwórko. Ja jestem za tym, żeby na zabawy podwórkowe, nie domowe. Mi się wydaje, że czytanie książek, jakieś spacery, chodzenie, to znaczy teraz ta ścieżka rowerowa i tak dalej. Wyłączyć komputer. Na ryby go wziąć. Po prostu ci, co chodzą do szkoły, dzieci, to niech się uczą, ale komputer to jest pomocnicza sprawa. To zależy od rodziców, ponieważ rodzice powinni być tacy, którzy lubią sport, dajmy na to, którzy dziecko tym zainteresują, którzy będą odciągać od tego komputera na boisko i tak dalej, organizując mu czas w inny sposób. Zaproponować jakieś inne, ciekawsze, bardziej aktywne formy spędzania czasu. Autorki projektu zachęcają do współpracy wszystkie chętne i kreatywne osoby.